Powderful Bluffs wprowadził do gry 20 nowych kul. Niektóre z nich zawierają całkiem ciekawe rzeczy, także dzisiaj pokażę wam, jak wszystkie te 20 kul znaleźć. Pierwszą można znaleźć praktycznie od razu po wyjściu z portalu. Jesteśmy sobie tutaj. Idziemy na górę, w prawo, zawracamy. Tutaj jest potrzebny jetpack, jak przy wielu tych kulach. Idziemy tu, na tą małą wysepkę i tu na dole jest kula. I mamy ozdobny kryształek. Druga kula jest też dosyć niedaleko. Wychodzimy z tej jaskini, idziemy sobie prosto, tak jak zwykle. Tu dochodzimy do tego czerwonego, się odwracamy. Po lewej mamy jaskinię, po prawej mamy przejście tutaj. Za pierwszym razem ogólnie tutaj nawet nie poszedłem, bo nie miałem po co. Ale jednak mam po co, bo na dole jest ukryta kula. A w środku kolejna ozdobna rzecz. Ładne slajmowe kamyczki. Takie, no, bałwan z kamyczków. Kolejna kula... czekajcie, muszę się z nimi rozprawić. Kolejna kula jest na tej wielkiej kostce. Najłatwiej jest się tam dostać właśnie z tych mostów. Te mosty robią się w nocy i one bardzo łatwo... bardzo ułatwiają podróż. Bardzo łatwo ułatwiają, no. Idziemy na górę, teraz tutaj. I to już otworzyłem. I nie pamiętam, co to było. Ale chyba też coś ozdobnego, nie pamiętam nawet, czy też nie jakiś kamyczek. W większości specjalnie nie otwierałem. Mam otwarte jeszcze 3. Oprócz tego, co pokazałem. No i zrobił się dzień, a ja potrzebuję mostu. No nie, tak to jest ze spaniem. Nie można spać. No więc jak jesteśmy w tej miejscówce, to tutaj jest ten most, po którym przed chwilą łaziliśmy. Teraz musimy pójść na jego sam szczyt. No jak jesteśmy na górze, tutaj w lewo... I tak idziemy. I tu uważajcie, w prawo. Tutaj będzie dziura. Wchodzimy. Tu jest jaskinia. Idziemy siup. I tu jest kula. Otwarta. Nie pamiętam, co tu było znowu. Nie jestem pewien, czy nie ulepszenie do Golden Surshot. W sensie jakby itemek potrzebny do tego ulepszenia. Golden Surshot to jest coś takiego, że jak strzelisz w złotego slajma, to on robi więcej. No dobra. Wychodzimy z jaskini. Tym samym wejściem, którym weszliśmy. I idziemy... dalej na górę. Trochę tego będzie. Musimy wejść na sam szczyt. To w sumie nie jestem pewien, jak się stąd dostać. Chyba tędy. No, tędy. Także hop tutaj do kurnika. Tu na górę. Kolejny kurnik. Ładne półki nam tutaj zrobili. Tutaj nie dostanę się, tak? Chyba? Chyba, że na to by wejść. No więc tu lecimy tak. No, ładnie na śniegu. Hop. Nie do końca. Bardziej stąd. No i jestem na samym szczycie i gdzieś tutaj, tu jest kula, którą też otworzyłem. I nie pamiętam, co tu było. No na razie patrzymy takie łatwiejsze kule, także jeszcze została jedna, którą otworzyłem. Szóstka znajduje się tutaj, także się obrócę. I lecimy tam. No więc tak, jesteśmy tutaj, tu gdzie była mapka i idziemy w dół. I tutaj jest taki fajny most. Tutaj znowu właśnie potrzebny jest most. I na szczycie tego mostu jest kula. A w środku kuli znowu coś ozdobnego. No tutaj jetpackiem też niby dałoby się dostać. Jakoś tak, o. No w sumie jak macie dobre upgrade'y, to nawet bez jakiegoś wielkiego problemu. Chociaż żeby wrócić, nie, też byłoby łatwo. Da się bez aur. Ale ogólnie wszystko to radzę wam zbierać właśnie w nocy. Która się zaraz kończy, Jezu Chryste, znowu. No dobra, wracamy do miejsca, z którego skoczyliśmy, czyli jesteśmy tutaj, przy tej mapce. No i musimy wejść do tej jaskini. Ta dziurka tutaj, która tu była, to nie jest ta dziurka. Tu są jakby dwie jaskinie, bym powiedział. Idziemy na południe. I tutaj stąd z południa wejdziemy. Także hop. Tutaj jest to niebezpieczeństwo takie. No i tu mamy wejście. I teraz ta kula jest... Gdzie jest most? Gdzie jest most? Tu jest most, a kula jest na górze. Także na ten most trzeba tutaj wejść jakoś. Zniknął. Super. Ale dobra, jak stanę na tego kwiatka, to może tu dolecę jakoś? No nie, muszę znowu iść spać. No więc dobra, jesteśmy w tej jaskini. Teraz ten most jest chyba jakiś taki bardziej widoczny, bym powiedział. Wchodzimy na niego, przechodzimy sobie przez niego na luzie i mamy kulę. A w środku portal.
Oj, to się przyda, bo jednak trochę zajmuje mi podróż w to miejsce. Tak, dla mojego przypomnienia albo po prostu informacji, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, te portale działają tak, że sobie je stawiasz gdziekolwiek chcesz i tepa was do portalu początkowego danego biomu. Ja to mam po prostu w konserwatorium i sobie wchodzę do takiego portalu, jestem od razu albo tu, albo tu. Także teraz będziemy mieli również do tego biomu. Dobra, także kontynuując, ten sam most doprowadzi nas również do drugiej kuli. Idziemy w drugą stronę tego mostu, na drugi koniec. Idziemy dalej, ignorujemy ten gejzer. Idziemy do przodu, na górę. I tutaj jest kula. A w środku Hydro Shower. To jest coś takiego, że możesz sobie to postawić po prostu i potem jak będzie dużo tarów, to tego używasz i te tary, no wiecie, woda, znikają. Dobra, wróćmy do tej jaskini z tym kwiatkiem i mostem. Teraz jak tu jest most, tam jest kula, to idziemy tutaj. I normalnie wychodzimy. Jakby to zapewne jest wejście, którym w ogóle weszliście za pierwszym razem. Jesteśmy w oazie i idziemy w lewo. I musimy się wspiąć tam na górę. Także lecimy tędy, siup, na górę, teraz w lewo. I tu mamy kolejne wejście do jaskini. I tu skaczemy w dół. I tu jest kula. Otwarta. Ostatnia otwarta kula. I nie pamiętam, co tu jest. Znowu. W tych otwartych kulach zebrałem chyba dwa ulepszenia do Golden Surshota, ale ulepszenia energii ani wakpaka nie znalazłem. Nie wiem, czy ta energia i wakpak są tutaj, czy w nowych kulach na innych terenach. Dobra, bo ja ciągle biegam w nieodpowiednie miejsca, wracam się, a potem muszę z powrotem iść tam, gdzie byłem. Jesteśmy tutaj, gdzie otworzyłem tą kulę. Lecimy na dół. Dosyć nisko, tak nisko jak tylko się da, i tu mamy przejście z czaszką, jakieś niebezpieczne podobno. No i dobra, i tutaj są te slajmy. I tu jest kula. I tu jest Snowball Machine. To jest po prostu podręczne źródło śnieżek, o, właśnie tych, żeby sobie porzucać slajmy. O, ale fajnie zrobili. No i wtedy one też zaczynają się rzucać. Ciekawa sprawa, nawet w ciebie mogą rzucić. Naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego, ale jest to super dodatek. No ale dobra, wracamy do tego przejścia z czaszką. Idziemy sobie tak. Prosto, prosto. Żadnych komplikacji, tu przelatujemy. Kończy się zagrożona strefa, przechodzimy przez most. Tak właściwie mostu nawet nie potrzeba, jetpackiem tutaj też dacie radę. Tutaj w prawo. Idziemy dalej. I na dole jest kula. A w środku kuli ozdobna rzecz. No i stąd się wracamy. Idziemy prosto. Tutaj po prawej stronie się trzymamy. Nie idziemy do góry, tylko idziemy tutaj dołem. I tu jest kula. I znowu rzecz ozdobna. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz, dotknijmy trawy. Jesteśmy tutaj. Jak jest ta wielka kostka, to ją omijamy, idziemy w tą stronę. Czyli prosto, tędy, tak, i tu mamy gdzieś taki kamulec, może odnowię staminę, będzie potrzebna, omijamy go i teraz tutaj jest kula. Tu, dobra, to jest niebezpieczne miejsce, tu normalnie byłby most, ale mi się nie chce znowu wracać, ok? Idziemy na górę. I się udało. Nie umarłem. Już myślałem, że umrę. Dobra, jak mamy ten kamyczek, to się odwracamy. Idziemy w tamtym kierunku. O tu. Także tutaj prosto. Tak. Przechodzimy tutaj. Dużo drzewek. A nas interesuje tamta mała kulka na dole. Którą sobie otwieramy. A w środku jest Snowy Bush. A, tamto co wcześniej zdobyłem, to jest coś takiego, że po prostu jakby taki teleport dla itemków, że wrzucasz w jednym miejscu i wylatuje w drugim. Tylko teraz, żeby stąd wyjść, to trzeba trochę poskakać po tych kamyczkach. No, w sumie nie jakieś wielkie wyzwanie. Dobra, zacznijmy z powrotem z tego miejsca, tutaj gdzie tu była kulka. Lecimy sobie tak, tutaj na tą wyspę. Przechodzimy sobie przez kłodę. Tu, na górę. No jesteśmy tu i teraz musimy się dostać tam, na tą małą wysepkę. Teraz pytanie, czy styknie mi staminę. Na to coś można wlecieć? Można.
Dobra, to znacznie ułatwi sprawę. I tu jest kulka. Tylko z powrotem nie wiem jak będzie. Snow globe. Kolejna rzecz ozdobna. Dobra. Nie, no na powrót styknie. Jak macie ulepszonego jetpacka, to styknie. Gorzej jakbyście mieli nieulepszonego, to wtedy nie próbujcie. Tu ogólnie w wielu tych miejscówkach niebezpiecznych w nocy byłyby mosty. Także jeżeli macie mało staminy, albo nie macie ulepszeń, albo po prostu wolicie grać bezpiecznie, róbcie to wszystko w nocy. Mi się nie chce po raz kolejny latać do domu. Szczególnie, że nie mam tego portalu jeszcze, a nie wiem jak go zrobić. Tutaj, na północy, mamy kolejny taki filar. I tam musimy znowu podlecieć. Czy może tutaj jakieś wyższe miejsce? No nie bardzo. Nie, to i tak styknie. Podlecimy sobie tu, żeby odpocząć. Teraz do góry. Nie wiem. A, tutaj. No i znowu ozdobne. Teraz kierujemy się tam, w stronę jaskiń i oazy, czyli innymi słowy, na wschód. I to jest chyba tutaj? Tak, to jest tutaj. I to jest kolejna rzecz ozdobna. No, jest ich tu sporo. Dobra, to teraz musimy się dostać do oazy na wyższy poziom, czyli lecimy na górę. Tutaj do środka jaskini. I możemy przejść albo tamtędy, albo tak jak tutaj. Tak jak tymi mostami. Tylko teraz nie mamy mostów, więc po prostu musimy użyć jetpacka. Wchodzimy na kwiatek. Odwracamy się. Lecimy tutaj. No, bez tych mostów można bardzo dużo zrobić też. Tu mamy gejzer i tym gejzerem lecimy na górę. Siup, fajno. Jesteśmy tutaj. Tutaj jest portal powrotny, czyli no, Saber Gordo. A my lecimy tutaj, do tego wodospadu. I tutaj w nocy byłby most, ale ja mostu nie mam. I zobaczymy, czy bez mostu tutaj też da się dostać. Jest kula. Tylko nie wiem jak z powrotem. Więc ja może jednak wrócę do domu i się prześpię. Jeśli chodzi o portal, to robi się go w sumie całkiem łatwo, tylko muszę Saber Plorty znaleźć. Znaczy znaleźć, no wziąć od moich Saberów. No więc tak, jesteśmy w oazie, jest tutaj sobie ten wodospad i tu idziemy sobie na spokojnie mostem na dół. No i już nie jest to takie ryzykowne, jakby to było bez tych mostów. Możemy sobie łatwo wrócić i tu mamy storage cell, czyli to jest bardzo ważny upgrade. To nam zwiększa pojemność naszych, no tych slotów, tego plecaka, backpacka. Dobra, do ostatnich dwóch wracamy się tutaj. Jak tu jesteśmy, to tu jest taka wysepka. Ogólnie tutaj bardzo łatwo dostać się mostami. Ja tu się dostałem jetpackiem, chyba z jakichś wyższych tutaj sfer, tam z oazy. Także jeżeli jest dzień, to spokojnie, tak też możecie się dostać. I tutaj w którymś miejscu jest dolna półka. O, tutaj. I tu jest kula. To jest w tym miejscu dokładnie. A w środku kuli znajduje się lodolampa. Z ostatnią 20 kulą będziecie musieli się trochę pobawić, bo jest ona tam, na samym szczycie. Także ja tutaj sobie wejdę o tak, może tak da radę. No, z drugiej strony się da, tak. I tu mamy ostatnią 20 kulę, są wszystkie. A w jej środku jest Power Chip, czyli ulepszenie staminy. Jeszcze tylko wrócę do domu i pokażę wam, jak drogie te upgrade'y są. Oczywiście, jeżeli to jest wasz ostatni upgrade, jeżeli już wszystkie poprzednie upgrade'y zrobiliście, bo jakby nie musicie tak robić po kolei, w sensie możecie nie mieć żadnego upgrade'u i znaleźć power chip tutaj albo gdziekolwiek indziej, także no po prostu pokażę wam, jak drogie są ostatnie upgrade'y. Tank Booster 4. Sekretny, najlepszy vac tank stworzony z użyciem eksperymentalnej technologii nano magazynowania, która jest absolutnie prawdopodobnie być może legalna. Power Core 4. Niemożliwie zaawansowany mikrogenerator boostujący twoją energię do 275, czyli nie 300. Nie ma opcji, że to jest dalej legalne. Slime Rancher łamie prawo. Tu w jednym i drugim jest potrzebny Sunsap oraz Saber Plort. Jedno i drugie kosztuje 10 koła. To potrzebuje Slime Fossil, to potrzebuje Perfect Snowflake, tutaj jeszcze Tabby Plort, tutaj Cotton Plort, no i oczywiście upgrade specjalny. Wydawało mi się, że Sunsap jest tylko do Golden Sure Shot.
a jednak do tych rzeczy też, czyli jest istotne. Także tak można znaleźć wszystkie 20 kul na nowym, zimowym biomie. Wiem, że nikt nie pytał, ale jeżeli byście jednak pytali o to, ile to mniej więcej zajmuje szukanie tego, to mi to zajęło godzinę. Ale zakładam, że wam zajmie trochę mniej. No bo ja zazwyczaj najpierw szukałem tej kuli, żeby się upewnić, że na pewno znam drogę i dokładne miejsce, potem się wracałem i potem wszystko tłumaczyłem. Także to zajmowało trochę więcej. Wam zakładam, że zajmie, nie wiem, pół godziny, 45 minut, jeżeli macie dobre upgrade'y. Także w tym odcinku na tyle. Powodzenia w szukaniu, do zobaczenia i siemka.